Starożytni Babilończycy, których cywilizacja rozkwitała blisko 2000 lat przed naszą erą, przeciętnemu człowiekowi znani są przede wszystkim z pisma klinowego, które stosowali. Niewiele osób jednak wie, że wnieśli oni bardzo duży wkład w rozwój matematyki. Używali oni do liczenia chociażby systemu sześćdziesiątkowego, dzięki któremu godzinę podzielili na 60 minut, minutę na 60 sekund, a ten podział przetrwał przez 4000 lat aż do dziś. Wielu jednak twierdzi, że największym osiągnięciem Babilończyków była modyfikacja przejętego od Sumerów i Akadian systemu liczbowego, w wyniku którego powstał system pozycyjny, który również stosujemy do dziś i dzięki któremu współczesna matematyka ma postać taką, a nie inną. Ale mimo tych wszystkich powiązań ze współczesnością, trzeba wiedzieć, że matematyka babilońska rządziła się swoimi prawami. Jedną z różnic był dosyć specyficzny sposób mnożenia liczb i ten właśnie sposób chcę dzisiaj zaprezentować. W połowie XIX wieku niedaleko rzeki Eufrat odnaleziono kamienne tablice zawierające babilońskie tabele obliczeniowe. Tabele te zawierały kwadraty liczb od 1 do 59. Po co? No ano tak jak my wykorzystujemy tabliczkę mnożenia do mnożenia pisemnego, tak owe tablice kwadratów liczb służyły starożytnym Babilończykom do wykonywania mnożenia liczb ich własnym sposobem. Jak? Już prezentuję. Pomnóżmy 26 przez 14 sposobem starożytnych Babilończyków. Babilończycy sumowali mnożone przez siebie liczby 26 plus 14 to jest 40 i znajdowali również ich różnicę, czyli 26 minus 14 to jest 12. Czyli mamy tutaj sumę tych dwóch liczb, na dole mamy różnicę tych dwóch liczb. I te nowo powstałe liczby podnosili do kwadratu. Do tego oczywiście służyła im ta wspomniana tablica kwadratów. 40 do kwadratu to jest 1600, natomiast 12 do kwadratu to jest 144. Z tak otrzymanymi liczbami robili kolejny zabieg, mianowicie odejmowali te liczby od siebie. I otrzymujemy tutaj 1456. Ale to jeszcze nie jest ostateczny wynik, bo to, co otrzymaliśmy z odejmowania kwadratów, teraz musimy ostatecznie podzielić przez 4 i dopiero to, co otrzymamy, a otrzymamy 364, jest wynikiem mnożenia 26 przez 14. Nie wierzysz? Sprawdź na kalkulatorze. Powtórzmy jeszcze raz, co tu zostało zrobione. Znaleźliśmy sumę mnożonych liczb. Wynosiła ona 40. Następnie znaleźliśmy różnicę mnożonych liczb. Wyniosła ona 12. Obydwie te liczby skwadratowaliśmy i wyniki tego kwadratowania od siebie odjęliśmy. Po podzieleniu tego przez 4 otrzymaliśmy ostateczny wynik mnożenia 26 przez 14. Tak mnożyli starożytni Babilończycy. I oczywiście, żeby lepiej pojąć, jak to wszystko działa, zróbmy jeszcze jedno mnożenie sposobem starożytnych Babilończyków. Sumujemy mnożone liczby. 16 dodać 42 to 58. Teraz znajdujemy różnicę tych mnożonych liczb. 42 minus 16 to 26. Obydwie otrzymane liczby kwadratujemy.
wzorem starożytnych Babilończyków zaglądamy do tablicy kwadratów. 58 do kwadratu to jest 3364, natomiast 26 do kwadratu to jest 676. Teraz te otrzymane liczby odejmujemy. Z odejmowania wychodzi nam 2688 i ten wynik dzielimy przez 4, otrzymując 672. 672 jest wynikiem mnożenia 16 przez 42. Ten system mnożenia babilońskiego nie jest może dla nas, znających się troszeczkę na matematyce, zbyt odkrywczy, jakiś specjalnie wyszukany, bo da się go z powodzeniem wyjaśnić z wykorzystaniem jakże lubianych przez uczniów wzorów skróconego mnożenia. Jednak jak na tamte czasy system ten był dosyć wyszukany, sprytny, można by rzec nawet rewolucyjny. Tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.